Cześć, zapraszam Was do testu Forda Kugi. Jedziemy! Na początku zrobimy sobie takie walk around wokół auta, w którym opowiem Wam o Fordzie Kuga. Następnie będą wrażenia z jazdy, a na końcu moja skromna opinia. Zapraszam! Dla tych, którzy nie obcowali za dużo z marką Ford, to powiem, że ST Line to taki sportowy pakiet stylistyczny. I nie mylcie go z oznaczeniem ST, bo za tym już idą mocne silniki, modyfikacje i naprawdę sportowy charakter. Jak widzicie, aura nam sprzyja do tego, żeby zaśpiewać deszczową piosenkę. I'm singing in the rain. A tak naprawdę to chciałem Wam powiedzieć o silniku 1.5 EcoBoost 150 koni. To jest ta trzycylindrówka, nie, wcześniej była czterocylindrówka, teraz zmniejszyli do trzech cylindrów, żeby ten silnik po prostu mniej spalał. Nie spala mniej, troszeczkę może mniej. To jest następca 1.0 EcoBoosta, którego wszyscy się bali, dlatego że pasek rozrządu tutaj jest w kąpieli olejowej i po prostu przez to zapykał się smog olejowy i te silniki się przegrzewały. Też dochodziło do uszkodzenia głowicy. Ludzie się nauczyli ich eksploatować, czyli nie wymieniają, tak jak producent mówi, rozrządu co 240 tysięcy km, tylko co 80, niektórzy co 60 i kontrolują jeszcze ten smog olejowy, plus wymiana oleju, nie tak jak ASO tam zaleca co 20 tysięcy km, tylko co 10 tysięcy km i te silniki 1.0 EcoBoosty pokazały, że też mogą robić 350 tysięcy km czy nawet więcej. Przejdźmy do naszej testówki, czyli 1.5 EcoBoost, 150 koni, 240 Newtonów. Podobno w tym silniku pasek już nie jest w kąpieli olejowej. Czyli bardzo dobrze, może nie będzie takich problemów jak przy 1.0 EcoBooście. Mam nadzieję też, że ten silnik będzie lepszy od poprzedniego czterocylindrowego 1.5 EcoBoosta, w którym pękały tuleje cylindryczne, obrywały się półki tłoków, olej lubił przedostawać się do kolektora ssącego, no i trzeba było to czyścić. Zdarzały się też przedmuchy uszczelki pod głowicą, także tamtego silnika 1.5 EcoBoost czterocylindrowego poprzedniego nie polecam i uważajcie na niego. Natomiast ten nasz trzycylindrowy EcoBoost dobrze rokuje, ale na razie jest zagadką. Mam dla Was taką pewną dygresję i nie dotyczy ona stricte marki Ford. Otóż czasem dzwonię sobie do autoryzowanych serwisów podpytać jakieś sprawy eksploatacyjne, tak jak na przykład pytałem o ten rozrząd, czy w przypadku Formentora pytałem o skrzynię automatyczną. Wydaje mi się, że w serwisach ASO danej marki powinni wszystko o tych autach wiedzieć. Ale nie wiedzą, naprawdę. Mnie to co najmniej mocno zastanawia i niepokoi, jak to jest możliwe, że ludzie naprawiający te auta nie mają tego w jednym palcu, bo żeby dowiedzieć się o rozrząd czy też o tą skrzynię biegów, to dzwoniłem do kilku serwisów autoryzowanych i dopiero gdzieś tam jakiś mechanik mi o tym powiedział, który to robił. Oczywiście pewnie są lepsi, gorsi fachowcy w ASO, no ale uważam, że goląc nas na 450 zł za roboczą godzinę, to w ASO powinni pracować sami mechanicy wirtuozi z najnowszą i najlepszą wiedzą. No, tak powinno być. Wnętrze Kugi jest bardzo przyjemne. Mamy tutaj mięsistą, skórzaną kierownicę z perforowaniem i z wypłaszczeniem u dołu. Podłokietniki są oprzyte ekoskórą i ogólnie jakościowo jest w porządku. Wnętrze nie skrzypi i nie irytuje. Wydaje mi się też, że Fordy pod względem wnętrz poprawiły się w ostatnich latach. Chodzi nie tylko o materiały wykorzystywane tutaj, ale także o spasowanie, co zawsze mnie w Fordach bardzo raziło, a tutaj jest ok. System multimedialny w tym aucie to jest Sync 3. On debiutował wtedy, kiedy debiutował iPhone 6, teraz jest już iPhone 14 i nadal jest Sync 3. Znaczy jest już Sync 4 na przykład w Focusie czy w innych tam Fordach, ale tu jest nadal Sync 3. No i on jest przestarzały, on działa w porządku, ale on jest już stary po prostu, trzeba by go wymienić. Kudze są wygodne i dobrze wyprofilowane, jest sporo miejsca na nogi i na głowę. Fajnym dodatkiem jest możliwość przesuwania tylnej kanapy i regulacja kąta oparcia. Dzięki temu otrzymujemy albo duży bagażnik, albo dużo miejsca na nogi.
drugim rzędzie spokojnie zmieszczą się osoby mające 1,85 m, 1,95 m wzrostu. Bagażnik ma pojemność 475 litrów. Dla mnie, czyli dla posiadacza Skody Superb w kombi, to nie jest dobry wynik, a raczej taki przeciętny. Tak jak Wam mówiłem, możemy regulować sobie tą wielkość bagażnika poprzez przesuwanie tylnej kanapy, ale to wciąż jest dla mnie mały bagażnik. Jak wiecie, na co dzień przeprowadzam inspekcję przed zakupem i kiedyś klient powiedział mi po inspekcji: no panie Marcinie, bardzo dobrze pan sprawdził tego Forda, tylko że no jednej rzeczy pan nie sprawdził, może pan nie otwierał tutaj klapki, no nie ma korka do wlewu paliwa. Także żebyście wiedzieli, to nie ma tego korka i nie będzie, bo w Fordach go nie ma i nie będzie. Możecie sobie zobaczyć na moim kanale, że testowałem jakiś czas temu Focusa ST. I tam miałem takie wrażenie, że niezależnie od prędkości wciąż jadę wolno. To tutaj jest odwrotnie, bo na przykład jadąc 80 km na godzinę myślałem, że jadę jakieś 110-120. Dziwne i nie powinno tak być. A wiecie, jak się nagrywa sceny z jazdy, jak jadę i widać niby moimi oczami? Myślicie, że z takiej opaski pewnie jest GoPro? Nie, byłoby za łatwo. Jest taki przyrząd. Tak się to robi i się jedzie. Jeśli chodzi o wyciszenie, to Ford jest taki jak to Ford, taki średniak. Nie jest głośno, ale też nie jest cicho, słychać szum opon. No i z racji bycia SUV-em opory powietrza nam tworzą hałas już powyżej 120 km na godzinę. Jeżdżąc kugą tu i tam, po różnych nawierzchniach, odniosłem wrażenie, że mogłaby być bardziej komfortowo zestrojona, natomiast jest taka troszeczkę sztywna, ale nie aż tak bardzo. Fajnie, że na zakrętach się nie wychyla, ale mogłaby być na dziurach taka bardziej mięciutka. Jaka jest moja opinia o Fordzie Kuga 1.5 EcoBoost 3-cylindrówka 2023? Niech komplementem dla Kugi będzie to, że mnie nie irytowała, nie przeszkadzała mi podczas jazdy i testów, a miałem ją na cały weekend, także kilkaset kilometrów nią przejechałem. Gdyby zamiast Sync 3 był Sync 4, który uwielbiam, to byłoby naprawdę fajnie. Cena takiej wersji to 145 400 zł, więc jak na nasze polskie inflacyjne czasy to tak niedużo raczej. Napiszcie mi w komentarzu, czy po dłuższym użytkowaniu Was coś irytuje w tym aucie. Dzięki temu osoby zastanawiające się nad zakupem będą wiedziały, na co zwracać uwagę. Bo tak jak mówię, ja przejechałem nim tylko o kilkaset kilometrów, może macie jakieś inne odczucia po przejechaniu na przykład kilku tysięcy kilometrów. Jest to kolejny test auta, który nagrywam w pełnym deszczu, także moja kariera YouTube'owa jest dosyć trudna, ale się nie poddaję. Zapraszam Was do subskrybowania i oglądania następnych filmików, bo będą i auta takie sportowe, szybkie, i też mam w planach offroadowe, przetestowanie takiego fajnego auta offroadowego. No, także widzimy się w następnych filmikach, trzymajcie się, nareczka. Chciałbym serdecznie podziękować Fordowi Eurocars Krakowa z Centrum Krzemionki za pożyczenie mi samochodu. Bardzo serdecznie dziękuję też Michałowi za zmontowanie tego filmiku.